miasta od nieodpowiedzialnego wykroczenia z artykułu 116 paragraf 1 Kodeksu wykroczeń postanawia na podstawie punkcie pierwszy. Na podstawie artykułu 62 paragraf 2 KPW w związku z artykułem 5 paragraf 1 punkt 2 KPW umorzy postępowanie przeciwko Rafałowi Redce o czyn z artykułu 116 paragraf 1 Kodeksu wykroczeń i w punkcie drugim na podstawie artykułu 119 paragraf 2 punkt 1 KPW kosztami postępowania obciąży Skarb Państwa. Uzasadnienie. Rafał Redca został obwiniony o to, że w dniu 2 kwietnia 2021 roku około godziny 8.50 w Działdowie na ulicy Halera, gminy Działdowo, nie stosował się do obowiązku zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa, przez co nie przestrzegał zakazu nakazu ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu rozwalczaniu zakażeń chorób zakaźnych u ludzi, określonych w artykule 46b punkt 13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu rozwalczaniu zakażeń chorób zakaźnych u ludzi, w dzienniku ustawy 2020 roku, pozycja 1845, w związku z paragrafem 25 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dzienniku ustawy 2021, pozycja 861, to jest artykuł 116, paragraf 1 Kodeksu wykroczeń. Po drugie, w dniu 15 kwietnia 2021 roku około godziny 13 na terenie budynku Sądu Rejonowego w Działdowie przy ulicy Jagiełły 31 nie stosował się do obowiązku zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa, przez co nie przestrzegał nakazu ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu rozwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi określonych w artykule 46 punkt b punkt 13 ustawy z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu rozwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, dzienniku ustawy 2020 rok, pozycja 1745 w związku z paragrafem 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. To jest oczywiście artykuł 116 paragraf 1 kodeksu, 1a kodeksu wykroczeń i po trzecie w 30 lipca 2021 roku w Działdowie przy ulicy Głębarskiej 8 w budynku Komendy Powiatowej Policji nie stosował się do obowiązku zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa, przez co nie przestrzegał zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi określonych w artykule 46b punkt 13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, dzienniku ustaw 2020 pozycja 1845. W związku z paragrafem 25 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, to jest oczywiście artykuł 116 paragraf 1 Kodeksu wykroczeń. Przepis artykułu 116 paragraf 1 Kodeksu wykroczeń zawiera w swojej treści odesłanie do innych przepisów, mówiąc, że kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń chorób zakaźnych ludzi, podlega karze grzywny lub karze nagany. Zatem wywodzona z niego norma ma charakter blankietowy, odwołując się do tzw. przepisów epidemiologicznych. Wśród przepisów znajduje się ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi z 2020 roku, pozycja 1845-2112. W oparciu o artykuł 46b punkt 13 wskazanej ustawy wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii. Pozycja 861 z dzienniku ustawy 2021 roku. Przywołanym rozporządzeniu w paragrafie 25 ust. 1 wskazano, że nakaz zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki obowiązuje do dnia 31 stycznia 2022 roku, m.in. w budynkach użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauk, wychowania opieki zdrowotnej, społecznej, socjalnej, usługi bankowej, handlu, gastronomii, usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim, wodnym, śródlądowym, do budynek użyteczności publicznej znajdzie się także budynek biurowy lub socjalny. Paragraf 25 ust. 1 punkt 2 litera d. W dniu 28 lutego 2022 roku wskazane rozporządzenie utraciło moc w wyniku wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dzień ustawy 2022 roku, pozycja 473. W tym ostatnim rozporządzeniu w paragrafie 23 ust. 1 punkt 2 litera c znalazł się zapis zgodnie z którym do dnia 31 marca 2022 roku nakazano zakrywanie przy pomocy maseczki ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, usługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych, telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, usługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim, wodnym, śródlądowym. Za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy socjalny na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie z dnia 25 lutego 2022 roku utraciło moc, to jest paragraf 10 tego rozporządzenia. W przedmiotowej sprawie powstała zatem sytuacja, w której czyny zarzucono minionemu na skutek utraty mocy obowiązującej przepisujący jej przepis paragrafu 25 ust. 1 2a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021, w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
przestały stanowić wykroczenia. Doszło zatem do depenalizacji zachowań zarzucanych obwinionemu, co obliguje sąd do ułożenia postępowania, artykuł 62 paragraf 2 KPW. Nadmienić bowiem należy, że zgodnie z artykułem 62 paragraf 1 KPW okoliczności wyłączające postępowanie winy być uwzględniane przez sąd z urzędu każdym co do ich postępowania. W mniejszej sprawie na skutek depenalizacji mamy do czynienia z prawną przyczyną braku zamian wykroczenia w czynach zarzucanych obwinionemu. Depenalizacja zachowania wyszukującego pierwotnie zamiany wykroczenia stanowi przykład negatywnej przesłanki procesowej, jak określone w artykule 5 paragraf 1 KPW 2 KPW. Tak wyrok Sądu Najwyższego dnia 16 lipca 2009 roku, względem 5K 138/09, wygrali Sądu 16-51-89. Reasumując, okoliczność zarzucona obwinionemu pierwotnie wyczerpująca zamiana wykroczenia w wyniku zmiany przepisów nie stanowią, że zachowania zadanego pod groźbą kary należało postępowanie w sprawie umorzyć. Zgodnie ze treścią artykułu 119 paragraf 2 punkt 1 KPW z uwagi na umorzenie postępowania w sprawie, w której wniosek o ukaranie złożył oskarżyciel publiczny, koszty postępowania ponosi Skarb Państwa, z uwagi na powyższe postanowiono jak następnie. I postanowienie jest nieprawomocne i przysługuje od niego zażalenie do Sądu Okręgowego w Elblągu w terminie 7 dni od dnia dzisiejszego poprzez Sąd Okręgowy w Elblągu. Taka mała dygresja, panie przewodniczący, bo jest pan zobowiązany orzekać zgodnie z ustawami i konstytucją, nie z rozporządzeniem. A to uzasadnienie będzie bardzo ważne w domaganiu się odszkodowania od Skarbu Państwa. Jeżeli pan chce dostać odpis postanowienia, to pan musi złożyć wniosek. Tak, zaraz złożę właśnie. Dziękuję bardzo.